Mistrz Polski Paweł Molgor Janusz Jadromicz. 2015 to był dla Ciebie bardzo udany sezon. Które momenty były najważniejsze i co było najtrudniejsze w tym sezonie? Ja myślę, że początek był dość trudny, bo nowe auto, musieliśmy się do niego dość szybko przyzwyczaić. Takim ważnym momentem było dachowanie w Stalowej Woli. Mieliśmy ten rajd, można powiedzieć, mentalnie wygrany, bo bardzo dobrze nam się jechało. I wydachowaliśmy, zajęliśmy chyba drugie miejsce na tym rajdzie, ale w głowie się zapaliła taka lampa, że jednak ten samochód nie wszystko wybacza, że trzeba być cały czas czujnym, trzeba cały czas uważać i resztę sezonu już pojechaliśmy dużo, dużo ostrożniej, myśląc cały czas. Dało to znakomity rezultat, także myślę, że cały czas ten balans pomiędzy wyważeniem, pomiędzy umiejętnościami, możliwościami samochodu i jak gdyby warunkami, które panują, to jest bardzo istotne w tym sporcie. Jesteś aktywny w rajdach historycznych, w cross country i w maratonach. Powiedz mi, jakie masz plany na przyszły rok? Trudne pytanie, bo nie są jeszcze do końca sprecyzowane. Myślimy o Silku bardzo poważnie, ale nie mamy wszystkich danych. Nie wiemy jeszcze, jak stamtąd wrócić. Organizator jak gdyby podał szczegóły, ale nie wszystkie. Myślę, że 90% Silk. Jeżeli Silk, to też trzeba się do tego Silku przygotować. W związku z tym chyba raczej Mistrzostwa Polski nie. Może jedna eliminacja. Może trzeba będzie przetestować tę dwójkę, gdyż Silk mam zamiar pojechać tę dwójką. Także może pojawimy się na jakiejś eliminacji, żeby przetestować samochód, ale to wszystko jest jeszcze może. Czego mogę Ci życzyć w tym roku 2016? Powiem szczerze, że sam jestem zaskoczony i spełniły się wszystkie nasze marzenia, bo 2015 był fenomenalny. Wygraliśmy Afrika Eco Race w grupie autoprodukcyjnej. Zdobyliśmy drugi raz tytuł Mistrza Polski, Mistrza Czech. Pojechaliśmy safari historyczne w Afryce, także trudno sobie wymyślić coś, co by w 2016 roku nas mogło zaskoczyć, to może właśnie Silk, do którego chcielibyśmy się przygotować, po to, żeby wywalczyć jak najlepszy wynik.